Szanowni Państwo, dzisiaj praktycznie możemy powiedzieć, że na Polskę zwaliły się wszystkie plagi egipskie. Oprócz tego, że mamy tego koronara wirusa i tak dalej, dodatkowo będziemy mieć wkrótce suszę. Susza będzie tak duża, że nie będzie ani trawy, nie będzie później siana, nie będzie ziemniaków, zboża powysychają na takich terenach bardziej otwartych jak poznańskie, koszalińskie. Te tereny, na tych terenach już jest totalna susza. Nie będzie żywności. A skoro, szanowni Państwo, nie będzie żywności, to cóż będziemy jeść? Oprócz tego, że będziemy dziesiątkowani przez wirusy, będziemy również dziesiątkowani z głodu, gdyż tej żywności nie mamy tyle, na ile byśmy sobie mogli mieć zapotrzebowanie. Szanowni Państwo, ja nie chcę nikogo straszyć, ja nie chcę nikogo popędzać, ale póki mamy taką możliwość, czyńmy przygotowania, jeżeli chodzi o żywność, czyńmy przygotowania, jeżeli chodzi o wodę, czyńmy przygotowania, jeżeli chodzi o środki opatrunkowe, lekarstwa i tak dalej. Szanowni Państwo, to nie skończy się tak, jak proponują obecne władze rządzące, gdyż przed wyborami czy po wyborach, do wyborów, zobaczycie, pandemia czy epidemia troszeczkę zbastuje, wszystko poleci w dół. Ludzie zagłosują, oczywiście na tych, na których winni zagłosować, a później uderzy z całą mocą następna fala epidemii. Szanowni Państwo, musimy się wszyscy ratować. Dlatego dla tych, którzy mieszkają na wioskach, apeluję do Was i proszę, siejmy, saćmy żywność. Pola, które żeście zaniedbali, które są obecnie ugorami, oszcie i siejcie, gdyż to, co zasiejecie, to zbierzecie i wasze rodziny przeżyją. Jeżeli tego nie zrobicie, to będziecie sami sobie winni, gdyż na wsi nikt wam nie da żadnej żywności, gdyż tej żywności wieś po prostu nie ma. Nie twierdzę, że wszędzie, bo są województwa jak Rąbkowo, gdzie ludzie mają jeszcze świnie, ale są ludzie, wiecie jacy, zorganizowani, przygotowani na najgorsze klęski, nie tylko te, które ich będą czekać, ale również te, które chcą im to wszystko zabrać. Dlatego zawiązali wspólną obronę. Szanowni Państwo, mógłbym mówić dużo, ale chcę powiedzieć o najważniejszej rzeczy. Chcę również się zwrócić do ludzi z miasta. Wyjeżdżajcie na wieś, dogadujcie się z rolnikami, pomagajcie rolnikom w produkcji żywności. To będzie wasz rezerwuar, gdzie będziecie mogli przyjechać, wziąć tej żywności i wyżywić swoją rodzinę. Jeżeli tego nie zrobicie, nie będzie tej symbiozy między mieszkańcami miasta a wsi, to miasto będzie umierało na stojąco, nie mając nawet kawałka trawy ani jednej głupiej rzodkiewki. Szanowni Państwo, ja nie chcę straszyć nikogo, tylko ja widzę, co się dzieje. Góry Świętokrzyskie nie całe, ale tu, gdzie ja mieszkam, to jest podłoże skalno-gliniaste. Na tych glinach jeszcze trochę wilgoci jest, ale łąki już praktycznie wysychają, skoro nie ma na terenach bagiennych wody. Jeżeli zeszłego roku na swoje tereny nie mogłem wjechać ciągnikiem, bo była woda od dołu, tak teraz wjeżdżam i tej wody nie ma po prostu nic. Grama, ziemia jest ubita i zbita. Nie ma żadnej wody. I tej wody wkrótce nam będzie brakować. Będzie to druga plaga egipska, tak to nazywam. Brak totalnej wody. Zeszłego roku już były całe wsie bez wody. Zeszłego roku widzieliście, jak wygląda Wisła. Można było przejść z brzegu na brzeg suchą nogą. Uważacie, że teraz będzie lepiej? Prognozy są najgorsze. Przepowiadają, że 100 lat nie było takiej suszy, jaka będzie teraz. Dlatego uprzedzam was jeszcze przed. Czyńcie przygotowania, gromadźcie duże ilości wody, jeżeli tylko możecie, zapasów żywności, gdyż to nie skończy się tym, że wybierzemy pana Dudę czy kogokolwiek innego. To skończy się naszą klęską.
Klęska będzie polegała na tym, że będziemy umierać z pragnienia i z powodu braku żywności. Szanowni Państwo, chcę dodać jeszcze do tego wszystkiego. Warmińsko-Mazurskie, OTK, wiecie co to są te nasi niedzielni żołnierze. Chodzą po lasach, łapią zwykłych chłopów, którzy po prostu, może nie to, że pałętają się, ale po prostu chodzą po tym lesie do swoich lasów, kontrolują, weryfikują. No jest to, szanowni Państwo, żenujące dla mnie jako właściciela lasu, do którego ja praktycznie nie mogę wejść, gdyż prawo mi tego zabrania. Co wymyślą rządzący jutro, nie wiem jeszcze. Fakt jest faktem, że jest to po prostu totalny zamordyzm, który nas wszystkich czeka. Szanowni Państwo, mógłbym mówić dużo, ale powiem jedno. Tylko w jedności siła. Jeżeli tej jedności nie stworzymy, to jutro ty, dzisiaj ja, pojutrze on, oni będą po prostu eliminowani z naszego współczesnego życia. Dlaczego musimy się konkretnie zjednoczyć i podjąć radykalne działania do tego, aby obronić siebie, własną rodzinę, własne dzieci. Gdyż to one zapewnią nam może kiedykolwiek przyszłość. A jeżeli tego nie zrobimy, to my, nasze dzieci, pójdziemy po prostu do piachu. Tak to mówią wszyscy politycy na dzień dzisiejszy. Także, szanowni Państwo, proszę, woda, żywność, gromadzić, nie patrzeć na nic, nie patrzeć, że mamy w tej chwili sklepy zapełnione. One wkrótce mogą być puste. Pamiętajcie o tym. Dziękuję bardzo.